Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj przedstawię kilka ostrzeżeń i komunikatów, które mają istotny wpływ oraz znaczenie. Myślę, że będą również pomocne przy podejmowaniu przez konsumentów decyzji. Mam nadzieję, że te komunikaty też wpłyną na to, abyście Państwo ostrożnie korzystali z wszelkiego rodzaju usług oraz ofert przedsiębiorców, którzy często nierzetelnie działają na naszym rynku. W pierwszej kolejności chciałabym odczytać komunikat, który jest przekazany do wszystkich rzeczników konsumentów przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu. Jest to komunikat, dzięki któremu możecie Państwo zgłosić również się jako osoby poszkodowane w sprawach dotyczących firm telekomunikacyjnych, które nierzetelnie działają na naszym rynku. Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu, Wydział II do spraw przestępczości gospodarczej, zawiadamia, iż nadzoruje śledztwo przeciwko firmom i innym osobom podejrzanym o czyny z artykułu 286, paragraf 1 kodeksu karnego. Mówimy tutaj o oszustwie i inne polegające na doprowadzeniu wielu osób do niekorzystnego rozporządzania mieniem w okresie od stycznia 2011 roku do maja 2014 roku poprzez zawieranie szeregu niekorzystnych umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych związanych z działalnością takich firm jak PTS SA, Polska Telefonia Stacjonarna SA, Telekomunikacja Dzień Dobry SA, Perseus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Mając powyższe na uwadze, wszelkie osoby, które są poszkodowane działaniami wyżej wymienionych firm związanymi z zawieraniem umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, proszone są o zgłaszanie się w terminie do 30 listopada 2017 roku do najbliższych jednostek policji bądź prokuratury celem złożenia zeznań w sprawie. Numer i sygnatura postępowania to 6DS30/13. Proszę Państwa, wszystkie osoby, które uważają się poszkodowanymi w sprawie działania tychże firm, przypomnę jeszcze raz ich nazwy: PTS SA, Polska Telefonia Stacjonarna SA, Telekomunikacja Dzień Dobry SA, Perseus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Proszone są o zgłaszanie się do najbliższych jednostek policji czy też prokuratur do dnia 30 listopada 2017 roku celem złożenia zeznań bądź zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawach związanych właśnie ze świadczeniem usług, czy też zawieraniem umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych z tymi firmami. To jest pierwszy komunikat, myślę, że dość istotny, ponieważ z terenu powiatu tomaszowskiego sporo osób jest poszkodowanych działaniem tych firm. I mam nadzieję, że Państwo przyczynią się również do tego, żeby te zgłoszenia wpłynęły na ukaranie przedsiębiorcy, który nierzetelnie działa na naszym rynku. Kolejny komunikat, również bardzo istotny, to tak zwane ostrzeżenie konsumenckie. Ostrzeżenie konsumenckie zazwyczaj jest ostrzeżeniem, które wydaje prezes Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów, a mówi o tym, że działania firmy najprawdopodobniej są nierzetelne, czy też mogące wpływać na niedobre gospodarowanie mieniem konsumentów. I takie ostrzeżenia są wydawane bardzo rzadko, ale one mają na celu ostrzeżenie państwa przed złym lokowaniem na przykład własnych pieniędzy. Tak więc Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów, a tak naprawdę prezes Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów ostrzega przed działaniem firmy One Life Network. To jest firma, która może być piramidą finansową. Co to oznacza? Że spółka ta zachęca do kupowania przez państwa pakietów edukacyjnych One Life albo One Academy. Oferuje możliwość otrzymywania korzyści materialnych za wprowadzenie innych osób do systemu. Wraz z zakupionym tak zwanym pakietem edukacyjnym konsument otrzymuje żetony. Te żetony umożliwiają konsumentom nabyć kryptowalutę OneCoin.
Pakiety kosztują od 110 euro do 27,5 tysiąca euro. Każdy z konsumentów, który namówi inne osoby do kupna pakietów edukacyjnych, jest odpowiednio wynagradzany. Właśnie na tym polega ta piramida finansowa, że za to, że namówimy inne osoby, żeby weszły do tego systemu, a więc kupiły właśnie ten pakiet edukacyjny, zarabiamy pieniądze. W większości z nas wydaje się, że dzięki temu zarobimy dodatkowe pieniądze, korzystnie lokując również nasze. Niestety, no, bardzo często zdarza się tak, a w tym przypadku najprawdopodobniej również tak jest, skoro prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał takie ostrzeżenie, że państwo, wchodząc do tego systemu jako jedni z ostatnich, sponsorujecie całą działalność tego systemu, a niestety nie zarobicie żadnych pieniędzy. Kupując taki pakiet edukacyjny, konsument uzyskuje możliwość otrzymywania dodatkowego wynagrodzenia, ale te korzyści są uzależnione od wprowadzania innych osób do systemu. Więc jeżeli nie wprowadzimy innych osób do systemu, to nie dość, że możemy stracić pieniądze, które sami ulokowaliśmy, to dodatkowo jeszcze możemy, no, paść ofiarą, no, tej piramidy finansowej, która to niestety niekorzystnie wpływa na możliwość zarabiania przez nas jakichkolwiek pieniędzy. Taki system promocyjny typu piramida finansowa na naszym rynku jest całkowicie zakazany, dlatego też, że polega na samofinansowaniu się konsumentów w ramach danej utworzonej grupy. To jest właśnie kolejne ostrzeżenie konsumenckie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd wydaje takie ostrzeżenia tylko wtedy, kiedy stwierdzi, że przedsiębiorca stosuje nielegalną praktykę, która może narazić szeroki krąg konsumentów na znaczne straty finansowe. A więc proszę Państwa, pamiętając o Amber Gold, pamiętając o innych firmach, które nierzetelnie działają na naszym rynku, urząd wydał to ostrzeżenie. Przypominam, firma nazywa się One Life Network i sprzedaje w ramach piramidy finansowej pakiety edukacyjne One Life albo One Academy. Myślę, że ten komunikat również wpłynie na to, aby ustrzec Państwa jako konsumentów przed problemami związanymi z inwestowaniem państwa pieniędzy i uniemożliwi narażenie państwa na straty finansowe. Kolejny, myślę, że dość istotny komunikat, a raczej informacja, która jest informacją skierowaną między innymi do mieszkańców powiatu tomaszowskiego, którzy korzystali kiedyś z usług firmy, która nazywała się Telekomunikacja Pilicka. Obecnie ta firma nie istnieje, a wszelkiego rodzaju następcą tej firmy, kolejnym zresztą, jest to firma Hyperion SA. Okazuje się, proszę Państwa, że w tej chwili na naszym rynku ta firma Hyperion SA, która świadczy usługi telekomunikacyjne, są to połączenia telefoniczne w sieci stacjonarnej, a także świadczy usługi internetowe. No niestety, ale jej świadczenie przez nią usług jest w tym momencie nierzetelne. Spowodowane jest to niestety problemami, które ma ta firma i z informacji, które uzyskałam we współpracy działając z delegaturą Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wynika, że firma znajduje się obecnie ze względu na zagrożenie upadłością w otwartym postępowaniu sanacyjnym. Oznacza to, że w pierwszej kolejności zabezpiecza tylko i wyłącznie łączność dla szpitali, pogotowia i innych instytucji, zabezpiecza świadczenia na rzecz pracowników, porządkuje i odtwarza dokumentację spółki, utrzymuje działalność przed niekontrolowaną wypłacalnością i niewypłacalnością i upadłością. Oznacza to, że ta firma niestety nie świadczy usług w tym momencie. Bardzo trudny jest albo niemożliwy wręcz kontakt telefoniczny bądź mailowy z tą firmą. Proponuje, zgodnie z otrzymanymi informacjami,
abyście Państwo kontaktowali się z tą firmą tylko i wyłącznie korespondencyjnie, przekazując wszystkie informacje na ostatni adres podany na Państwa fakturze. A więc jeżeli istnieje konieczność wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług telekomunikacyjnych, zwrócenia się z prośbą o przyjęcie reklamacji, to na ostatniej fakturze powinien być podany adres, na który powinniśmy kierować korespondencję. Oczywiście w związku z tym również, że te usługi świadczone są nierzetelnie, macie Państwo prawo wyjątkowej tutaj sytuacji rozwiązać umowy zawarte na okres, na czas określony w związku właśnie z tą sytuacją, która ma miejsce. Z informacji przekazanych przez obecnego, ustanowionego przez sąd gospodarczy zarządcę tejże spółki wynika, że niestety, ale w związku z brakami pracowniczymi odpowiedzi na Państwa pisma nie będą na razie kierowane. Oczywiście nie zmienia to faktu, że należy korespondencyjnie kontaktować się z tą firmą celem uniknięcia później w przyszłości kłopotów związanych z możliwością dochodzenia przez Państwa roszczeń. Dlatego, tak jak mówię, korespondencyjnie kierujmy wszelkiego rodzaju informacje na ostatni adres podany na fakturze, która do Państwa przychodzi tytułem świadczonych usług. Myślę, że te trzy informacje są bardzo istotne, abyście Państwo uniknęli niepotrzebnych kłopotów związanych z świadczeniem przez przedsiębiorców usług nierzetelnie i dzięki temu spowoduje to, że będziecie Państwo bardziej ostrożni. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w następnym programie. Może zdarzyć się, że zepsuje Ci się laptop i złożysz reklamację, a sprzedawca jej nie uzna. I wtedy nie robisz nic, ale to nie rozwiązuje Twojego problemu. Lub idziesz do sądu, ale to oznacza dużo formalności, stresu i czasu. Możesz też rozwiązać problem inaczej, polubownie. Masz do dyspozycji wiele instytucji, które Ci pomogą. Dzięki nim rozwiążesz spór szybko, bez stresu i zbędnych formalności. Dlatego polubowne. Dowiedz się więcej na polubowne.walkik.gov.pl.